Andrzej Kawecki w naszym studiu, czyli teraz będziemy rozmawiać o książkach. Witam Panie Andrzeju. Dzień dobry. Księgarnia Jedynka przy Alejach Marcinkowskiego. Zaczynamy sobie jednak od książki Iwony Kienzler, Mocarz Alkowy, August II Mocny. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Kazimierzu Wielkim, ale tak naprawdę jego życie erotyczne w porównaniu z Augustem II naprawdę mocno, mocno blednie. No tak, to jest jeden z tych władców, którzy sprawiają nam największe problemy. Niekochany przez historyków, uważany za tego, który położył podwaliny pod rozbiory Polski. No jednak współcześni historycy nie do końca i tak niejednoznacznie go potępiają. Wydaje się jednak, że jakaś myśl była w tym jego panowaniu i tak naprawdę panował dwa razy, bo dwukrotnie był królem Polski. Za pierwszym razem abdykował na rzecz Leszczyńskiego, po trzech latach jednak jak gdyby zapomniał o tym, że abdykował, wrócił po sporej awanturze na tron Polski i panował dosyć długo. Także jeden z dłużej panujących władców. Natomiast książka sama pani Iwony Kienzler traktuje raczej o podbojach erotycznych króla Augusta Mocnego, mniej natomiast o polityce. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o kobiety, to August II Mocny miał się czym pochwalić. Rzeczywiście nie wiadomo, czy ten przydomek Mocny pochodził od siły fizycznej, bo jak wiemy, król miał ponad 2 metry wzrostu i był niesamowicie silny, podobno łamał podkowy. Czy też chodzi o podboje sercowe, że tak powiem, władcy, których było bez liku. Samych oficjalnych metres było kilkanaście. No, mówi się o niesamowitej ilości dzieci. Są źródła, które podają, że ponad 100 nieślubnych dzieci, ale są też takie, które mówią o 300, a nawet 360. Na pewno 11 z nich uznał za swoje. 11. 11 tylko, tak. Ale to z takimi głównymi, że tak powiem, kobietami w jego życiu. Między innymi z przesławną hrabiną Kozel, którą Kraszewski przedstawił w swojej powieści jako osobę nieszczęśliwą, wykorzystaną przez króla, a tak naprawdę zdecydowanie było inaczej i odwrotnie. To raczej ona wykorzystała Augusta Mocnego, no za co poniosła zresztą później karę. Ale kobiety były przeróżne, bardzo wysoko urodzone. Była nawet jedna Turczynka, bardzo zapisała się w historii. Tych kobiet było bez liku. Oficjalna żona Krystyna Eberhardyna Hohenzollern nigdy nie została koronowana w Polsce na królową, gdyż odmówiła przejścia na katolicyzm. Była luteranką i nigdy nie przyjechała do Polski, natomiast nie przeszkadzało jej to używać tytułu królowej Polski. Także historycy nie mogą się zgodzić co do oceny Augusta II, ale na pewno zgodzą się z tym, że jego pasją nie była władza, ale właśnie kobiety. Tak, ale wydaje się w świetle najnowszych badań, że to jego panowanie no miało jednak jakiś sens, że miał jakąś wizję, oczywiście wizję, która się nie ziściła i tak naprawdę wydaje się, że to nie jego, że tak powiem, hulaszczy tryb życia doprowadził Polskę do upadku, ale jednak szlachta, która no, miała niebagatelny wpływ na to i tak naprawdę nic się nie dało zrobić. Patrząc na liczbę dzieci, można zaryzykować też stwierdzenie, że August II dość mocno wymieszał tę błękitną królewską krew z krwią ludu. No tak, któryś z historyków użył nawet twierdzenia, że wszyscy jesteśmy potomkami Augusta II Mocnego, także mamy w sobie królewską krew. No oczywiście jest to przesada, ale wielu z nas na pewno. Iwona Kienzler, Mocarz Alkowy, August II Mocny i kobiety to nasza pierwsza propozycja. To jest książka historyczna, ale czyta się ją w sposób łatwy i przyjemny. Tak, to jest zdecydowanie historia i bardzo poważna historia, natomiast temat wybrany w tej historii trochę lżejszy, bo no nie tylko wojny nas muszą pasjonować, takie rzeczy, to no też warto wiedzieć o polskich władcach. Mariola Pryzwan, Anna German o sobie to kolejna książka. Wydaje się, że postać Anny German to w pewnym sensie zaprzeczenie postaci Augusta II. To nie postać, która lubiła brylować w mediach, to nie postać, która się wynosiła na piedestał. Skromna, jednakże bardzo utalentowana. Tak, no jest to jedna z tych polskich piosenkarek, które miały wszelkie dane, żeby zrobić światową karierę. I była naprawdę o krok od tego. Wystąpiła na festiwalu w Sanremo, miała już właściwie podpisane kontrakty, bardzo lukratywne. Występowała z takimi gwiazdami jak Cher, Dalida, więc
naprawdę była bardzo bliska tego, pokrzyżował to wszystko wypadek, któremu uległa pod koniec lat 60. we Włoszech. Ale chciałbym tutaj parę słów w ogóle powiedzieć o biografii Anny German. Co prawda ta książka, jest ten wybór pani Marioli Pryzwan, są to fragmenty wywiadów udzielone prasie. Jak wiemy, Anna German zmarła w roku 82, więc nie wszystko mogła powiedzieć w tym czasie o sobie, a biografia przeciekawa. Tak naprawdę powinna się nazywać Herman, gdyż jej ojciec był Niemcem nadwołżańskim. Nazywał się Herman, zostało to, że tak powiem, przetransponowane na język rosyjski. H zostało zastąpione przez G i już tak pozostało. No, ojciec jej został rozstrzelany w łagrze. Matka jej pochodziła z rodziny holenderskich innowierców, którzy osiedlili się najpierw na terenie naszych dzisiejszych Żuław, gdzie te Żuławy właściwie osuszyli, podnieśli do takiej potęgi gospodarczej. Jednak po rozbiorach Polski król pruski uznał, że nie jest mu potrzebny naród, który nie daje żołnierzy, a oni odmawiali zdecydowanie służby wojskowej, w związku z tym wysiedlił ich, chętnie przyjęli ich Rosjanie i też gdzieś tam w okolicach Powołża i Kubania zostali osiedleni. Także matka była Holenderką, ojciec był Niemcem, cała rodzina, właściwie większa część rodziny zginęła tragicznie, ojciec został rozstrzelany w łagrze, cała rodzina matki, bracia również poumierali w łagrach. Ona spędziła dzieciństwo w Uzbekistanie w skrajnej nędzy i w głodzie. I tak naprawdę no nie ma w niej ani kropli polskiej krwi. Polką została z wyboru, bo drugi mąż jej matki prawdopodobnie był Polakiem, chociaż nie do końca, bo są źródła, które mówią, że jednak był Niemcem. I zaciągnął się do armii Berlinga i tu jest też sporo niejasności, ale prawdopodobnie zginął w bitwie pod Lenino. Matka powołała się później na ten związek i w 1945 roku wyjechała z córką, bo młodszy brat jej zmarł tam w Uzbekistanie, wyjechała z córką do Polski, mając nadzieję na trochę lepsze życie. No i rzeczywiście mieszkali najpierw w Szczecinie, później w Nowej Rudzie, potem we Wrocławiu, gdzie Anna skończyła studia geologiczne. Była geologiem z zawodu, ale no zupełnie przypadkiem właściwie koleżanka zaciągnęła ją do słynnego wrocławskiego klubu Kalambur i zaczęła się jej kariera. Kariera no, dosyć dziwna. Nie była hołubiona przez polskie władze. No, było tam wiele niejasności w tym jej pochodzeniu. Za to zdobyła ogromną popularność paradoksalnie w Związku Radzieckim, gdzie była absolutnie gwiazdą największej jakości. W Alei Gwiazd ma swoje miejsce rosyjskie i była uwielbiana wręcz. Także no to ciekawa historia. No, nigdy się nie dowiemy, co ona myśli o swoim dzieciństwie w Związku Radzieckim. Natomiast rzeczywiście no, tą wspaniałą karierę przerwały dwa takie bardzo ważkie wydarzenia. Pierwszy to ten wypadek w 1966 roku we Włoszech, który wstrzymał jej światową karierę, a druga po niedługim czasie, po bardzo długiej rehabilitacji, jak już doszła do siebie, zaczęła znowu występować. Okazało się niestety, że ma raka kości i w 82 roku zmarła. Także mamy tutaj wywiady, mamy taką Annę German bardzo osobistą w tej książce. No, bardzo miło się to czyta, chociaż przydałby się taki głębszy rys historyczny jednak we wstępie do tej książki, bo życiorys jest bardzo ciekawy. Na te materiały źródłowe można poniekąd traktować tę książkę jako autobiografię? Tak, chociaż Anna German bardzo niechętnie o sobie mówiła, była osobą bardzo skrytą, bardzo skromną, także, że, ale no gdzieś tam musiała tych wywiadów troszkę udzielić i to są zebrane te wywiady i mamy tutaj, przedstawia nam się właściwie no taka, jaką była. Wspomniał Pan o wykształceniu Anny German, była geologiem. Profesor Bardini powiedział, geologia niewiele traci, a piosenka tylko zyskuje. Pan tak miał jakieś plakaty z Anną German w swoim domu, tam gdzie Pan mieszkał? Ja powiem szczerze, że dla mnie to była jedna z bardziej takich, dla mnie przynajmniej osobiście, ważnych piosenkarek i jej głos był cudowny. Nie przypominam sobie, na pewno miałem jakieś płyty jej i mam do dzisiaj zresztą, ale no głos niesamowity. To zjawiskowy wręcz. Mariola Pryzwan, Anna German o sobie to druga książka i na samym końcu książka również historyczna. Chociaż temat na pewno ani łatwy, ani przyjemny. Higiena osobista. Małgorzata Sokołowska zajęła się myciem, wietrzeniem.
od starożytności do czasów współczesnych. No tak, być się czy wieczyć to takie odwieczne pytanie i są zwolennicy każdej z tych teorii i zresztą do dzisiaj, szczerze mówiąc. Natomiast różnie to bywało w różnych okresach. Grecy myli się z konieczności, Rzymianie myli się dla przyjemności. Wiadomo, jakie wspaniałe termy były budowane w starożytnym Rzymie. Bardzo czyste było też europejskie średniowiecze, wbrew pozorom. No właśnie. I całe nieszczęście zaczęło się od renesansu, gdzie właściwie był wybuch jakiejś myśli, nauki, literatury, a w higienie jak gdyby zupełnie odwrotnie. Regres. I to trwało około 300 lat i rzeczywiście przedziwnie to były przedziwne teorie na temat mycia, przedziwne funkcje na dworach. Wszystko, żeby unikać mycia tak naprawdę, raczej używano pachnideł. W potężnych, wspaniałych pałacach, takich jak Wersal, nie było czegoś takiego jak ubikacja w ogóle. To gdzie oni się załatwiali? W kątach, mówiąc krótko. Zresztą do dzisiaj ten zapach w Wersalu jest odczuwalny. Także na higienę nie było miejsca. Pod perukami były kołtuny, byli specjalni ludzie do wyrywania włosów spod pach na przykład. Zresztą kołtun był uważany za chorobę przez długi okres czasu i leczony ziołami, więc przedziwne rzeczy. Wszystko troszeczkę zaczęło się zmieniać na początku XIX wieku. Kilku takich ludzi, którzy zrobili jakieś takie milowe kroki dla higieny, zaczęło wtedy działać. Między innymi w Anglii powstały pierwsze łaźnie w Brighton, kąpiele morskie, uzdrowiska. W Czechach wtedy mówiło się na austriackim Śląsku, czyli w dzisiejszym Jeseniku czeskim, zaczął działać rolnik, który był piewcą leczenia wodą, nazywał się Prysnic, którego mamy zresztą uhonorowanego w Poznaniu na pomniku Higiei, stojącym przed Biblioteką Raczyńskich jest jego płaskorzeźba. Stworzył wspaniałe uzdrowisko w Jeseniku i rzeczywiście dorobił się niesamowitej fortuny, ale zmarł dosyć młodo i diagnoza mówiła, że z przewodnienia. Tak. No i następną taką postacią był dr Kneipp, który słynną swoją książkę Leczenie wodą wydał i książka ukazuje się do dzisiaj, a już jako księgarz kilka wydań tej książki sprzedawałem, chociaż książka powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Także to się zaczęło zmieniać, ale zwolennicy teorii wietrzenia nadal trzymają się mocno. Mówił pan o Francji, mówił pan o Czechach, a podobno król Władysław Jagiełło uwielbiał dyskutować podczas wypróżniania. No tak, ale król Władysław Jagiełło żył jeszcze w tych czasach, gdzie jednak ta higiena jeszcze miała jakieś wzięcie. No później było z tym znacznie gorzej. Bardzo ciekawa historia dotyczy Ludwika XIII, który na umycie nóg czekał okrągłe 5 lat. 5 lat, tak. Nie był jakimś wyjątkowym zjawiskiem, bo to było takie dosyć powszechne w tych czasach. Także wietrzenie było wtedy znacznie bardziej modne i trzymało się dużo mocniej niż woda. A czy wiemy, ile razy Ludwik XIV musiał przenosić cały swój dwór ze względu właśnie na ten uporczywy zapach? No tutaj jest, że kilkakrotnie właśnie, bo nie można się było pozbyć fetoru, mówiąc dosadnie. I nie pamiętam ile, ale kilka razy na pewno. Także on i jego następcy raczej unikali wody. Był to okres pudrów, peruk i wietrzenia zdecydowanie. Autorka zajmuje się miejscami, do których teoretycznie król chadzał piechotą w czasach starożytnych, w czasach średniowiecza, ale również zajmuje się tymi naszymi współczesnymi czasami i na przykład rolą, funkcją toalety w czasie PRL-u. No tak, a przyznacie Państwo, że i dzisiaj w Poznaniu nie jest tym najlepiej, bo jak rozejrzymy się za szaletami miejskimi, to tak naprawdę do głowy przychodzą nam może 2 albo 3 miejsca, ale rzeczywiście to jest historia czystości na przestrzeni dziejów, także że do czasów nam zupełnie współczesnych. Nie wiem, czy Pan widział wczoraj na Facebooku aktora Karolaka, pojawiło się zdjęcie z toalety z Filharmonii Narodowej. Nie widziałem. No to zapraszam na Facebooka, zresztą nie tylko na Facebooku Karolaka to zdjęcie jest obecne, także można zobaczyć je wszędzie. I rzeczywiście niedużo się zmieniło. Dziękuję panu bardzo za wizytę, dziękuję za informację o tych trzech książkach. Andrzej Kawecki, Księgarnia Jedynka. Dzisiaj o naprawdę ciekawych książkach, o ciekawej historii Anny German, historii Augusta II i historii całej naszej
ludzkości. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziękuję. My na chwilę się rozstaniemy, ale za chwilę powrócimy z prognozą pogody.